Cześć, z tej strony Nebiax. I dziś owijamy Belę i zapraszam oczywiście Ursus, Polska Moc, na stronkę Ursus, Polska Moc, tak? Do polubienia, link w opisie oczywiście. I od razu powiem, znajdziecie Boże belki, te belki, które belowałem na wcześniejszym filmiku, tak, które belowałem na wcześniejszym filmiku, teraz uwijam, znaczy ja Boże nakładam i układam owinięte, a brat owija zetorem i owijarku. Jak ja mówiłem, to nagro mam z uwijania, ale tam no, powiedzmy, że jest bardzo zimno na dworzu. No jak to, jak szczerze mówiąc, jak nigdy robię Boże. Co roku było trochę ciepły, ale w tym roku już całkiem. Wiatr olbrzymi. No ja powiem szczerze, że już kurtkę nawet zimową już nie planuję założyć, żeby nie zmarznąć. Trzeba precyzyjnie ułożyć. Wiecie, ja tu już bardzo nie widzę. Na brata się patrzę. Kurde, dość daleko ta bana poleciała. A jak ją tu wziąłeś, jak tutaj jakieś pięki leżą, to przyczepa stoi. No, słabe warunki, bo jest dość ciasno. Ale no, co zrobić? Warunków się nie przypisuje, jak to się mówi. Mam nadzieję, że widzicie. O, teraz biorę belkę. O. I teraz świec to belku. Też o, jest problem, bo to dopiero mu. Dobra, przyczepa. Do przodu, mam nadzieję, że kukurydza nie będzie przeszkadzała. O nie. Tą kukurydzę woziłem. Oczywiście macie vlogę, jak sam raz woziłem tutaj. Macie. Jak tego pana woziłem. I już teraz wykładam kuleczkę. Dość są ciężkie, bo dopiero później zmniejszyłem te drogi i czuję, jak mnie znosi, strasznie czuję. Ale gdzieś górki są, ja jestem w dołku na dziwnie, znaczy tak dziwnie, w ogóle to już krzywo jest. Oj. Rok nie będzie za długi. Chcę wam tylko pokazać, bo obiecałem, znaczy no obiecałem, obiecałem, że jak będę trenił. Bo tata powiedział, że musi iść do przodu, żeby zrobić to dla niego, bo zawsze się tak dzielimy. Ja beluję, tata zbiera i wykłada, a brat uwija. No ale teraz już dość późno było, bo ogólnie ze szkoły późno wróciłem i to się tak wszystko przedłużyło. Bo dopiero wjechałem do domu chyba coś około 16. Zresztą na progu ja mówiłem godzinę, w której zaczynam. No. A już jest 17.49. To nie za ładna godzina. Chciałbym już być w domu. Ale no co zrobić? Takie życie. No trzeba to winąć. Tu szybciej jeździł, ale tu nogi, bruzdy. Nie chcę połamać traktoru. A to, że jeszcze z takim ciężarem jest, że mi nie zniosło, że mnie wywalił traktor. No wiecie, no, wiecie o co chodzi. Na jednym filmie, jak rozmawialiśmy, to też zniósł się. Ten niby dużo się by nie było, chyba 17-15 tysięcy. Ale się zniósł. I taka wielka sensacja. Miałbyś tyle wyświetlenia, nie było, no zdarza się, co nie. No. I znowu, jeszcze sobie tu jakieś już nie leżą. A cegły. Dość gorąco muszę robić, bo zaraz wyłączę, to nie przepali tak mocno. Piszcie w komentarzach. Znaczy widziałem, że chcecie vlog z codziennych obowiązków. Powiem szczerze, ja teraz w szkole jestem i w ogóle nie mam czasu nagrywać vlogów czy filmików. W ogóle. To, że jest mokre na polach, to się wie na ziela, a jeśli chodzi o codzienne obowiązki, to mi omijają, bo jak wracam ze szkoły 16-17, no dziś wróciłem o 16,
bo się strasznie śpieszyłem. Serio, zwolniłem się z lekcji nawet, żeby jechać. Jeśli pan ogląda, to pozdrawiam pana, który mnie zwolnił. Ale powiem tak, no, nie było łatwo. Kurde, znosi. 8 belek. Ej, dziękuję. Bo tak trochę spore odległości robię. Ale dobra, bo tutaj wiecie, nie ma manewrów do zakręcania. Może wreszcie będą. Bo tak. Szybko. No wiecie, no, to strawa. Mokra. Tak się formuje, tak się formuje. Ile to mi trwa, bo nie chcę nic drugiego, żeby was zanudzać. Takiego szczepu jeszcze w ogóle nie mieliście, więc dobrze, że mam takiego długo. No, chyba 3 belki zostały. I jedna mała. No, to dość szybko, ile ich było? 3 owinę, 4 się owija. 8. Z tą małą będzie 8. Te chyba trochę lżejsze, co bo później poluźniliśmy, bo mówię, zapycha się i tak dalej. Ale jednak dalej się później. Znaczy już później było dobrze, no. Już dobrze było. Na początku jeszcze jestem prawie się zapytało. No wiecie, chciałem szybko to skończyć. A się tak stało, że się tutaj przedłużyło. Jakbym od początku robił powoli, to by to szło dobrze. Już bym w domu się żyłem. Było całkiem sporo czasu, mam właśnie przez to. No jak to mówią, gdy się człowiek cieszy, śpieszy, gdy się człowiek śpieszy, wtedy diabeł się cieszy. I powiem, że to jest szczera prawda. No ja się szybko, dość szybko, jak to dość szybko, normalnie, szybko, nie szybko śpieszyłem, bo to bez sensu, szczerze mówiąc, śpieszyłem się. No i tak się stało, że się prześpieszyłem i no, powiem tak, no, mi się ciągle tylko zapychało, nie miło było, ale no, co zrobić, trzeba przycierpieć. Później już się wcale nie śpieszę, mówię, walić to, nie śpieszę się, ale no dalej. Na koniec już dobrze szło, tam zostały 3 krótkie walki, które pieniu okres został zrobione, to już się nie zapytało. A już serio, bardzo powoli jeździ, 4 nawet na godzinę, żeby to mi się nie zapychało. Bo to mokre, wiecie, po tej gwiazdowej, jak to się... po tej gwiazdowej, jak to się zwinęło w rurkę, to się w ogóle... Ale to w ogóle, jak to szło? No jak mi to gnoju nie podjadę. No tak, no dobra. Jak to wygląda? Jak to bez ucie? Jak to. O Jezu! Kurde, ale nie uniosło. Za prędko to opuściję, tak powiem. No. Kurde, już nie wiem, pan jest stropił. Dziabnąłem zwykle. Jedno inne zdanie, już stropił wychodzę. Jak się zaczęło psuć, znaczy nie psuć, tylko zapychać, to już się będzie zapychało, wiecie jak to jest, no. Żeby, na początku człowiek śpieszy, mówi, później mówi, że się nie, już nie śpieszę, ale człowiek tak szybko duszy, o kurde, kamerkę się tam przestawiła przez tę, pewnie, telkę, już was poprawiam, bo pewnie tak to wcześniej było krzywo, chcę zrobić tak krzywo było, żeby może będzie lepiej będziecie widzieć, ale że tak samo widzicie, bo... dobra, ile to już ma? 9 minut. Jeszcze jakieś minuta i kończę to tego vloga. Od razu chciałbym. No mówiłem o tych. A, mówiłem o tym już, dobra. Oczywiście miałem powiedzieć, tylko zapomniałem jak zwykle. Kolega dziś mówił w szkole, że woli oglądać moje filmiki niż vlogi, bo no nie będzie vlogów oglądać. Pozdrawiam go serdecznie, Rafała pozdrawiam cię. No
nadzieję, że ten ci vlog, w którym cię pozdrowiłem, to cię, ci się spodoba. Jeśli w ogóle obejrzysz, to szczerze mówiąc. I specjalnie dla ciebie zmontuję ten film, który ci mówiłem. Dla ciebie z muzyczką. Chciałeś, to ci go zrobię. I ogólnie, jeśli ktoś ma materiał, a chce, żeby dużo osób obejrzało, czy nawet, no wiecie, no, chce się zareklamować, czy coś takiego, to możecie mi wysyłać, czy filmy, czy od razu zmontowane filmiki, czy materiały, czy zdjęcia. Ja mogę to nagrać, zmontować, wrzucić. No oczywiście, że jeśli mam zareklamować czyjś kanał, to nie będzie za darmo. Zależy od ilu wyświetleń. Jak będzie dość sporo obejrzeć ten filmik, to coś tam, wiecie, dogadamy się. A jak tam iluś tam nie przekroczy wyświetleń, tam może 5 tysięcy czy 8, to no wiecie, to tak, za darmo. Może być, tam piszcie w komentarzach, czy ktoś chce coś. Ja najwyżej podam wam mojego e-maila, będziecie mi przesyłać filmiki, bądź nawet jak ktoś się daleko ma, może wpaść, przyjechać, dać mi, bo to wiadomo, jak przez e-maila się przesyła, czy tam przez Facebooki te różne, to się jakoś traci. No chyba, że wrzuci na swojego YouTube'a, a z YouTube'a wiem, że da się pobrać filmik w dobrej jakości, bo ja to... Bo są te strony teraz różne, wiecie, jak pobierać, żeby pobrać te filmy z YouTube'a, czy nawet muzykę, tam w 4K, w HD. Też wiecie, no wszystkie programy są, czy tam strony internetowe są takie już udoskonalone, że to wszystko jest możliwe, szczerze mówiąc. Teraz, czego człowiek nie wymyśli, tak tylko powiem, no. Ostatnio na YouTubie, znaczy nie ostatnio, już dość dawno, widziałem Dotura, taki przyrząd, co jak... taki przyrząd, co podczepiasz do tura i jak położysz na to belę, to ci tą belę rozwija i spokój się wlatuje, już rozwinięta bela. Super sprzęt. Muszę to rodzicom pokazać, jak znajdę gdzieś kupna, to ja to z chęcią to kupię, szczerze mówiąc. Bo wiecie, no siano u nas też się daje. Nie tylko kiszonki, ale siano ja uwiznię. To, no wiecie, rano, tak jak mówię, czy rano lub wieczorem dajemy kiszonkę. Później wieczorem lub rano, tak na zmianę robimy. Kiszonka, siano i kiszonka. Jednego dnia, żeby to i to było, no chyba, że... No nie, tak nie było właśnie. Żeby jedno dnia, jedno to, jedno to. Ja uwiznię, żeby zmianę. Przeważnie tym cielakom mniejszym. Jałówkom czy bykom. No bykom to nie, bykom to zawsze dajemy kiszonkę. Bo nie razem też stoją z krowami, jak oglądaliście mój filmik, jak dawałem paszowozem. Znaczy tata dawał, jak dawałem. To wtedy widzieliście, jak to u nas to... Gdzie krowy, gdzie byki. Ale ja uwizna no, po drugiej stronie. Te młodsze. Tak właśnie nie wiem, muszę poszukać tego. Jak ktoś może widział gdzieś tego kupna, to wyślijcie mi linkę na komentarzu. Z chęcią odpiszę i luknę sobie. No bo jaki koszt tego jest. Jak nie drogi, to ja będę musiał dobrze trochę namówić na to. Żeby będzie mi dużo lżej no, z tym sianem. Nawet to ze słomą byłoby dobre. Krowom nie pościelić, no bo krowy by się wystraszyły. Ale żeby dać siana do jedzenia, to już super patent, szczerze mówiąc. Super patent, mi się to bardzo podobało. Jakiś, no oczywiście, to nie w Polsce, to gdzieś za granicą było, więc zanim to dojdzie do Polski, to mnie. Dobra, żeby nie przedłużać, pozdrawiam dziewczynę, jej rodziców, sąsiadów, Mariusza, Mariusza. Znaczy, a może tak, DJ Maja, pozdrawiam, Kaspra do vloga, drugiego Kaspra, Kamila, moich stopujących widzów, wszystkich, którzy mnie oglądają, którzy wysyłają snapy, którzy się ze mną witają, przeglądają mnie,
komentują, lajkują, oglądają, naciskają za reklamy. Naciskają na reklamy, za co bardzo dziękuję. To mnie bardziej motywuje, szczerze mówiąc, nawet do nagrywania. Ale wiecie, niektóre nawet vlogi czy filmy już nie są aż tak interesujące, jak się tak masywnie nie wrzuca. Sam to uznałem niedawno. No więc bez żadnego przedłużenia będę się z wami żegnał, tylko postawię tą belkę, zacznę cofać o 15 minut. No tak standardowo, no przed wycieczką z przodu troszkę i z tyłu może być to świetne. A w środku może ty... Dobra, zobaczę co będzie. Raczej nic nie będę. No to dokończył, to jest atem, to będzie fajny, ale no to wiecie, no to na razie.